Cardinale Eccoci. Nietzsche. Ciao Lucia, eccoci, siamo in diretta con l'arcivescovo di Varsavia e Prova a ausiliare a dire il Cracovia. cognome. Buongiorno Eminenza, grazie per essere con noi. Buongiorno. Cardinal Nietzsche. Nietzsche, benvenuto. Volevamo chiederle, lei ha avuto un grande legame con Giovanni Paolo II, era il suo vescovo. La Chiesa ha dimostrato oggi, nella continuità, di sapersi rinnovare? Znaczy, myślę, że to jest chyba tak, że każdy papież, tak było z Janem Pawłem II błogosławionym, wnosi w Kościół nie tylko doświadczenie swojego kraju, swojego kontynentu, ale równocześnie wnosi w Kościół całą swoją osobowość i całe swoje bogactwo wykształcenia. Si dice, Cardinale, che penso che ogni Papa porta non solo la ricchezza del suo paese, ma tutta la sua personalità, tutto il suo bagaglio culturale nella Chiesa. 35 lat temu, kiedy był wybierany papież Jan Paweł II, 35 anni fa, quando è stato fatto Papa Giovanni Paolo II? zaskoczenie było jeszcze większe, dlatego że nikt sobie nie wyobrażał, że może być papieżem nie kardynał włoski. La sorpresa è stata ancora più grande perché nessuno si immaginava che potesse esserci un Papa non italiano. Okazało się, że papież ze wschodniej Europy, odciętej od Europy Zachodniej przez ten mur komunizmu. Abbiamo visto che un Papa che era tagliato fuori dall'Europa, diciamo, da quel muro che ha creato il comunismo. Nie tylko, że wykorzystał po ludzku ten czas bycia papieżem dla zwalenia tego muru, Non solo ha approfittato del tempo del papato per buttare giù questo muro. ale zwrócił uwagę na to wszystko, co w tamtym systemie komunistycznym było bardzo niebezpieczne. Zwrócił uwagę przede wszystkim na fałszywą antropologię. Ma ha fatto vedere quello che in quel sistema comunista era falso, cioè una falsa antropologia. I myślę, że to było potrzebne nie tylko krajom Europy Środkowej, całemu światu, dlatego że wielu ludzi w świecie w tamtym czasie mrugało okiem, mówiąc po polsku, do komunizmu jako rozwiązania E idealnego. questo è stato un aiuto enorme, non solo per i paesi dell'Europa dell'Est, Europa centrale, ma per tutto il mondo, perché in quel periodo molti paesi, molte persone facevano l'occhietto, si dice in polacco, al comunismo, a questo modo di intendere, questo modo antropologico, I intendere l'uomo. myślę, że jesteśmy w takim momencie historii Kościoła i świata, kiedy zaskoczenie jest zupełnie podobne. Siamo in un momento della storia del mondo in cui la sorpresa è simile. Przychodzi papież po raz pierwszy z Ameryki i spoza Europy. Prima volta un Papa dall'America, fuori dall'Europa. To nam każe bardzo pokornie myśleć o Kościele i o naszej obecności w Kościele, bo my niestety jesteśmy troszeczkę E europocentryczni. questo ci aiuta a guardare umilmente alla Chiesa, perché è vero che noi purtroppo siamo troppo eurocentristi. Do tego myślenia pokornego zachęca nas także osobowość tego papieża, E questo pensiero umile ci invita alla stessa personalità di questo Papa. a także imię, które wybrał, E il nome che ha scelto. które jest assolutnie pasujące do jego osobowości, to nie jest na wyrost. On po prostu takim jest. Che è ideale per la sua personalità, non è un nome troppo alto per lui, lui è proprio così. Jestem przekonany, ostatnie zdanie, Ultima frase. jestem przekonany głęboko, że to będzie także wniesienie w Kościół powszechny całego doświadczenia Kościoła Ameryki Południowej, który jest Kościołem mocnym i który jest Kościołem licznym. Tam mieszka niewiele mniej niż połowa katolików na świecie. E questa scelta porterà in tutta la Chiesa universale l'esperienza della Chiesa latinoamericana, che è una Chiesa forte, una Chiesa dove abita quasi la metà dei cattolici del mondo. Eminenza, il Papa vi ha detto. Le parole del Papa questa mattina. Ecco, insomma, lì c'è il suo papiro di Cyrano. To czy zarówno te wczorajsze z mszy świętej, jak i te dzisiejsze, one świadczą o tym, że papież wyraźnie wie, czego oczekuje po. Sia le parole di ieri che le parole di oggi mostrano che il Papa sa cosa si aspetta, sa cosa vuole. Czego oczekuje od ludzi Kościoła, a także czego oczekuje od kolegium kardynalskiego. Myślę, że nas traktuje bardzo po braterzku. Sa cosa vuole dalla gente di chiesa, ma anche e soprattutto da noi cardinali, ci tratta in modo molto fraterno. To jest też nowość tego pontyfikatu, E questa è la novità di questo pontificato. jakby odejście od tego celebrowania urzędu papieża. Ci stacchiamo un po' da questa celebrazione.
emozione un po' del papato. I myślę, że to jest piękne i wzruszające, ale równocześnie jest to chyba bardzo Kościołowi dzisiaj potrzebne. Questo è bello e commovente ed è molto necessario oggi alla Chiesa. Il Papa ha detto non cedere al pessimismo, ma dare la sapienza ai giovani. Com'è possibile con l'esempio di Papa Francesco? Das mądrość młodym, nie oddać się pesymizmowi. Tak, tak. I zresztą te jego pierwsze wystąpienia świadczą o tym, że on w swoich wystąpieniach nikogo nie chce sądzić. E questo fa vedere nei suoi primi discorsi che lui non vuole giudicare nessuno. Ale wszyscy chce szukać dla Chrystusa. Ma vuole tutti cercare e portare a Cristo. A może by trzeba powiedzieć tak jak we wczorajszym kazaniu, szukać wszystkich razem z Chrystusem. E come detto ieri, cercare tutti insieme a Cristo. Którego jesteśmy sługami. Di cui siamo servi. Grazie. Un Papa che rifiuta la croce d'oro, porta quella di ferro e che è lontano da tutti i simboli prettamente ecclesiali. Un Papa così semplice, la parola che riecheggia in questa piazza. Sì, ma questa copia è papiro poco prosto, tu ma che si usano zuote e tak dalej, tu nie chce tych różnych. Znaczy ja powiem w ten sposób, że czasem się może tak zdarzyć, że ktoś używa pewnych symboli, znaków troszeczkę na wyrost. No, a volte può sembrare che qualcuno usa dei segni, delle insegne, eccetera, le usa, però sono troppo grandi per lui. I pewnie dla niejednego papieża, który byłby wybrany, wzięcie za wybranie imienia Franciszek też byłoby takie troszkę na wyrost. E forse se qualcun altro eletto, diciamo, se avesse preso il nome di Francesco sarebbe stato un po' così, sarebbe sembrato strano. W tym wypadku jest to wszystko niezwykle spójne, to znaczy, mówiąc po polsku dokładnie, to wszystko pasuje do osoby tego papieża. Però invece con lui no, cioè come si direbbe in polacco, questa è ideale per lui questo nome, perché lui è così. Znaczy on po prostu przez ten krzyż metalowy, który wziął zaraz po wyborze na tą białą sutannę, nie wziął tego krzyża złotego, chce nam wszystkim coś powiedzieć, przede wszystkim o sobie, o sposobie przeżywania swojej wiary. E lui portando questa croce non d'oro ma questa croce di ferro vuole farci vedere soprattutto che lui vuole parlare a noi, come vivere la fede. Allora stiamo ascoltando ancora le domande anche dei colleghi, se volete, da studio. Stiamo chiedendo quali sono i valori per i quali si impegnerà il pontefice. E questa è la risposta di Sua Eminenza. Non tyle walczył, bo to nie jest człowiek walki, natomiast to będzie człowiek, który będzie służył Kościołowi tą prostotą relacji z ludźmi nowej ewangelizacji. On to zresztą sam powiedział. Znaczy, w nowej ewangelizacji chodzi o takie szukanie ludzi, takie przepowiadanie przez zwłaszcza świadectwo życia Chrystusa, żeby także środki używane do nowej ewangelizacji były maksymalnie proste i maksymalnie wiarygodne, zwłaszcza dla młodych ludzi współczesnego świata. Cioè, è un papa, questo sarà un papa che servirà la Chiesa, cioè aiuterà noi tutti a servire la Chiesa e aiuterà noi tutti anche a portare avanti la nuova evangelizzazione. Questo sarà molto importante anche per i giovani, di questi strumenti la nuova evangelizzazione. Ta pierwsza homilia, którą słyszeliśmy podczas, była transmitowana przez was zresztą, podczas mszy świętej dla księży kardynałów, właśnie o tym świadczy. La prima omelia che ha detto a noi cardinali, che voi avete trasmesso, appunto conferma questo. Nie był to dyskurs teologiczny trudny, zamknięty dla ludzi. Non è stato un discorso teologico chiuso e chiuso alla gente. Te trzy proste słowa camminare, edificare e confessare mówiły wszystko po prostu. Te tre semplici parole camminare, educare, confessare, edificare, confessare, dicevano, hanno detto tutto. Da oggi basta. Grazie. Grazie.